kłopoty, inne trudności to były, o, na przykład, to już ja byłem, jeszcze byłem klerykiem, ale już przed święceniami sam. I tu pracowałem w szkole, wtedy już była religia w szkole przez rok czy dwa w Gdyni, tam na wzgórzu, tej się nazywało Wzgórze Nowotki, teraz Maksymiliana. No i tam mieszkałem u ojców franciszkanów, bo to jest teren ich parafii. A ministrantami się zajmował jeden z tych braci zakonnych, taki brat Paweł. I on opowiada, ja tam przyjechałem do nich coś we wrześniu, bo to wszystko się przeciągało, bo im nie wolno było uczyć religii zakonnikom. Komuniści nie pozwalali, żeby w szkołach uczyli zakonnicy, tylko mógł ksiądz świecki uczyć, nie? Taki diecezjalny jak ja. Więc ja i jeszcze mój kolega, myśmy dwaj w tej parafii uczyli. On miał jedną szkołę podstawową, ja miałem drugą. No, a ten brat opowiadał któregoś dnia, jak on, jakie ma kłopoty, go wzywają do urzędu powiatowego, do Pruszcza Gdańskiego, ponieważ on zorganizował w wakacjach taki wyjazd dla ministrantów. Tam w okolicach Pruszcza gdzieś ten taki biwak się odbywał. On tych ministrantów miał tam bardzo dużo, wielu. No i za to zorganizowanie tego biwaku, czy obozu takiego, on został wezwany do tego urzędu. Tam była taka komórka dyscyplinarna, to się wtedy nazywało, zaraz, ta nazwa tej instytucji, to była taka społeczna, to się tak nazywało, że tam grupa taka, no kolegium orzekające, o tak to się nazywało, kolegium orzekające. To taki twór był sztuczny w tamtych latach, bo to nie byli żadni prawnicy, to nie byli ludzie wyszkoleni w tej branży, tylko byli działacze społeczni, nie? Którzy osądzali pewnych ludzi za jakieś tam przewinienia wobec władzy, że czegoś tam nie dopełnili. O, na przykład ktoś nie sprzątnął tam na swojej działce jakichś tam śmieci czy coś, czy używał wody po godzinach dozwolonych, bo nie wolno było podlewać w lecie, bo za mało wody. No, czy takie coś. To otrzymywał wezwanie do kolegium, jak przestało, jak przed sądem, była tam trójka czy czterech, nie wiem ilu ich tam zasiadało i osądzali. I ten brat został wezwany do Pruszcza też na takie spotkanie, na takie osądzenie przed tym kolegium. Więc stanął tam przed tym kolegium. Najpierw jak zwykle pytania, to dotyczące personaliów, imię, nazwisko, ojciec, matka, urodzony, gdzie tego wszystko, a potem mówią tak, że jest, powiedzmy, oskarżony za to, że nielegalnie zorganizował zgromadzenie według ówczesnego prawa. Właściwie on to zorganizował prawidłowo. Ale często tak było, że w tych kolegiach, jak mówiłem, zasiadali ludzie, którzy nie znali nawet prawa ani swoich przepisów. No i decydowali o tym według własnego uznania, czy ukarać kogoś, czy nie. Nie? Jak ten brat miał jechać na tą rozprawę, to ja gdzieś znalazłem, ja nie wiem jak to się stało, znalazłem odpis tej ustawy o zgromadzeniach. To był rok 59. I w tym czasie obowiązywała jeszcze ustawa o zgromadzeniach przedwojenna. I ta ustawa mniej więcej była tak sformułowana, najpierw definicja, co to jest zgromadzenie. I była taka mniej więcej ta definicja, że zgromadzenie to jest zebranie większej ilości osób w celu zademonstrowania wspólnej postawy w jakiejś tam sprawie. I teraz tak, podpunkty były, nie? Co nie podpada pod to, bo jeżeli jest to zgromadzenie, to musi być zgoda władzy państwowej, że można zorganizować zgromadzenie. Trzeba było mieć zgodę. A kiedy to nie podpadało pod to pojęcie, to były podpunkty. Pierwsze, nie podpada pod pojęcie zgromadzenie, zebrania tam większej ilości osób w celu turystycznym, rozrywkowym, powiedzmy tam zabawa jakaś, czy co tam, tam było chyba 6 punktów. Aha, i jeszcze w celu religijnym, to też było.
i turystycznym, nie? Ja mówię, że bracie, tu jest napisane wyraźnie, w celu turystycznym, przecież brat pojechał tam na wakacje z nimi, to nie była żadna organizacja partyjna, ani wiec, byście pojechali tam tylko spędzić wakacje, więc to jest turystyka. Niech brat to weźmie, tę kartkę, to odpis, ja mu to na maszynie napisałem, niech brat to weźmie, jak oni brata będą sądzić, niech powie im, jaka jest definicja tego pojęcia, zgromadzenie. No i on tam, jak mówiłem wam, był pytany najpierw o te personalia, a potem oskarżony o zorganizowanie, nielegalne zorganizowanie zgromadzenia. A on mówi, ale to była wycieczka, a nie zgromadzenie. A oni mówią, obywatel jest oskarżony, a nie żeby nas osądzał, nie? Żeby nas pouczał. On mówi, ale ja mam definicję. I czyta, nie? Zgromadzenie to i to i to i to. Pod to pojęcie nie podpadają takie zebrania osób, iluś tam. I czyta, że w celu turystycznym to nie jest zgromadzenie. To jest spotkanie towarzyskie. Jadą sobie rowerami albo kajakami czy pieszo. To nie jest żadne zgromadzenie. A oni tam, nie będzie nas pouczał tego. I ukarali go. Ukarali go karą 500 zł. To było dużo wtedy. To tak jakby teraz było o wiele więcej niż 500 zł. Ze 2000 chyba. I przyjechał do domu taki przybity, ja wie jak było. No mówi, no to widzi ksiądz, tak mnie tam osądzili i muszę karę zapłacić. Poszedł do ojca proboszcza, tam był ten gwardian. A gwardian mówi, idź zapłać. Ale on mówi, a to jest niesłuszne. Idź zapłać, bo my budujemy kościół, oni nam cofną pozwolenie na budowę. Nie będziemy mogli budować tego kościoła. Więc on pojechał do Pruszcza, do tego urzędu powiatowego zapłacić. I spotkał tego, co siedział w tej komisji, który go sądził akurat. I tamten mówi, a ksiądz co tu robi? A ja przyszedłem, że pan mnie osądził i przyszedłem zapłacić tą karę. No wiecie ksiądz, wiecie, to jest takie głupie czasy. My mieliśmy nakaz, mieliśmy księdza ukarać. Obojętnie, czy by było słuszne, czy nie. Mieliśmy nakaz ukarać. Z partii przyszła taka dyspozycja, że powinien być ukarany. No widzicie, i takie były to czasy, nie? Ja tam tych wszystkich detali już nie pamiętam, bo to były przeróżne takie usiłowania, żeby Kościół upokorzyć, poniżyć, zlikwidować najlepiej całkowicie, nie? No ale jakoś przetrwaliśmy.